Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Medivala. No i cóż, póki co przewinęłem ogólnie turę, ponadto tej walki tutaj nie walczyłem, ponieważ stwierdziłem, że skoro wróg ma most, to nie ma sensu się z nim tłuc, bo tylko i wyłącznie wielkie straty będę miał z tego, nic więcej. I tak, przewinęłem też turę, ponieważ podczas trwania tury ciekawe się nie działo, to nie włączałem nagrywania wcześniej. Ale w sumie jedna rzecz ciekawa się stała, o której warto powiedzieć tylko i wyłącznie, ponieważ nic jakiegoś takiego akcji z niej znanej nie było póki co. Mam mniej więcej o tym, iż Hanat Połowców został związany w wojnę z Mongołami, czyli Mongowie zatkowali Hanat Połowców, a nie Nowogród, bardzo fajnie, cieszę się. Oczywiście to i tak nie zmienia faktu, że Nowogród jest zagrożony cały czas, ale zawsze póki co jest to dla nas fajna rzecz. Tu wojska rekrutujemy wszędzie, tu się przeszkolić nie by przydało w tym Rosenbergu, czy jakoś tak przeszkolimy, co się da, to przeszkalamy po prostu. I do ludzi można to przeszkadzać, proszę, jak najszybciej możemy. Raz, to jeszcze. Wszystko niech się przeszkoli. I murnie się naprawi. Dobra, mamy jeszcze za 14 pieniążków, które możemy wydać na dodatkowe wojsko dla Łomieńca. W sumie czemu by nie. Dodatkowe wojsko dla Łomieńca się przyda, ponieważ rzeczywiście mam zamiar w końcu zaatakować z Łomieńca Wiedeń. W tym momencie nie jest to pomysł, bo tutaj wróg ma całą armię. Prawda, chyba strasznie osłabioną, patrząc na flagę, ale jednak pełną armię, więc na razie tutaj olejemy sobie atak. Ale wkrótce możliwe, że za jednej zaatakujemy. Może za turę, za dwie, za trzy, coś takiego. Jak te wojska z Wrocławia się ogarną, a wróg odejdzie tą armią, wtedy postanowię zaatakować. Dobra, też generał, dobrze pamiętam, idzie cały czas. Dobrze pamiętam, że idzie. No i skończyła też się zaraza, widzę, że w Wrocławiu. To też dobrze. I w sumie to tyle chyba. Ogarnąłem już tych dyplomatów, więc przewijamy turę. O, nie ogarnąłem, może zapomniałem. Jednak ich nie ogarnąłem, pomyliłem się tury. Przymierze bym od was chciał, jest możliwe to? Nie, tak? Nie wiem. Nie jest źle, to jest fajnie, tak? No dobra. Jeszcze mogłem sprawdzić, czy mam z nimi te, czy mam z nimi prawa handlowe. Starostwo niemieckie atakuje Regensburg. No nie będzie to zbyt dobry pomysł, ponieważ tam dołączę jeszcze drugim wojskiem. I zatrzymam oczywiście ich atak. Tu jeszcze powinien oblegać Szczecin, ale gorszym wojskiem jest to też głupio z ich strony. Nie wiem, czy dowódca ma, walkę w nocy i te smalotki. Taki szkopuł. Jak nie ma, to faktycznie to nie jest głupie, że atakują tym gorszym wojskiem. Ale jak ma, to jednak jest głupota całkowita. I tu widzę, że z Wrocławia jednak sił nie ściągnę, bo wróg wysyła całe armię w tym kierunku. Też jedno niby się cofa, ale resztę wysyła naprzód. Ma coś złego się na ich innych granicach dzieje, może coś tam Dania ich tłucze strasznie. Za 3 tury oceniamy mapę, więc zobaczymy, co tam ciekawego się na świecie będzie działo. Zgaduję, że Mongowie teraz się tłuką z Połowcami w dość dużym stopniu, ponadto... Też mi ciekawi, jak tam dokładnie teraz jest z sytuacją na Półwyspie... Iberyjskim. Tak chyba nazywa ten półwysep, gdzie jest Hiszpania, Portugalia i Maurowie w tym momencie. No oczywiście Egipt się trzyma z palcem w nosie, chociaż tam nie wiem, czy z innymi państwami muzułmańskimi też nie miał wojny. A przecież ciekawe, jak jest na Syrii teraz, jak w tym momencie dokładnie jest sytuacja w tym... w Hiszpanii, jak mówiłem wcześniej, co się dzieje właśnie na terenach Anglii w tym momencie, jak tam Francja się rozwija. Dlaczego Norwegowie zostali wasalami Danii, jak bardzo Dania ich pokonała, czy tylko po prostu oni z takimi wasalami, że potem ich zdali się, jak to zazwyczaj robiłem? No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co tam się podzieli na świecie. Mi się wydaje, że jednak, jeżeli Dania się pozbierała już po walce z Norwegią, to teraz ich cel to Niemcy, no może zawiążą sobie sojusz z Niemcami, to wtedy ich celem będę ja. Ale, no mnie bym na cel nie wybierał z pewnych powodów. No chyba, że się Węgry dołączą, wtedy to mnie po prostu zrobią mi rozbiór, że tak powiem. Będzie rozbiór Polski, niestety. Z jednej strony będę bezpieczny, bo Nowogród jest, ale Nowogród ma teraz inne rzeczy do roboty niż pomaganie mi ogólnie, więc no... Co z tego, że z jednej będę bezpieczny, skoro z pozostałych trzech już nie. Dezercja piżańskich najemników, jej! Prestiż wstały 100%. Rada Możnych. Naprawa zakończona. Powstanie na Litwie. Na chwilę wybuchło Powstanie Narodowe o Niepodległość. Wielki wojownik Mingdagus prowadzi ich do boju, źródło Litwa. Nowogród ma przerąbane. To niedobrze, bo to mój sojusznik, to dość dobry. Seruski sułtan lubi papiejstwo. To był sojusz? Fajnie, Turcy zawiązali sojusz z papiejstwem. Okej, okay. Wieści rodowe, nikt nie umarł, to dobrze, raport końca tury.
Szczecin i Regensburg oblegane, tak? Face the might of the Reich, coward! No nie wiem, czy to mądry pomysł, panie komputerze. Z Pragi nie przyślę wsparcia, kurczę, nie wyślę wsparcia z Pragi, bo nie jestem w stanie. Ale jak to się mówi, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Więc może, skoro oni oblegają mnie... Kurczę, nie będę w stanie dojść, tak? Dlaczego nie będę w stanie dojść? Po prostu tylko kawaleria jest w stanie, tak? Nikt inny. To jednak nie będzie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Bo tutaj też tych wojsk raczej nie mogę zabrać dużo. Jakieś by się tu przydało wojska poprzemieszczać. Ty dowodzisz teraz we Wrocławiu. To mu też podeślijcie, niechaj ma czym dowodzić. Nie będziemy mu wojska żałować. Broni granicy jakby... Znaczy taki pseudo granicy, bo granica to bardziej Szczecin jest na przykład, czy Praga. Czy w sumie już nie Praga, tylko teraz właśnie ten Regensburg. I teraz mam problem z tym oblężeniem Regensburga, bo myślałem, że jakieś tu wsparcie dość, ale zapomniałem, że jestem tu przyblokowany. Zobaczmy, co tam ma w ogóle. 1-2, ta? Ale w sumie to masz tylko dwa oddziały kawalerii i same ścierwo. Znaczy, no ścierwo, dobra. To nie jest ścierwo. Czekajcie. To nie jest ścierwo, to też nie jest ścierwo. W sumie to nie ma samego ścierwo, ma same dobre oddziały. Ale możemy spróbować zawalczyć, no nie wiem, co z tego wyjdzie. Jestem ciekaw w sumie, co z tego tutaj wyniknie, z tej walki. Mamy raz, dwa, trzy oddziały, cztery oddziały kawalerii. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Frankowie są najzielniejsi spośród chrześcijan. Są najlepiej uzbrojeni, najwaleczniejsi. Mas Udi. Ciekawostka. Chyba właśnie buduję teraz zakon Franków. Units, await my orders. Tak, units, await my orders. Mamy cztery oddziały kawalerii. Chcę to nawet 5, ale jednego to nie liczę. A nie, tam 4. Cztery oddziały. Proszę, żeby tu się pojawiło jak najszybciej się da. Chciałem prosić, żeby tu się pojawiło, ale widzę, że nie jestem w stanie. A ta oczywiście, o po co? Bo po co być w stanie? Oczywiście teraz nie będziemy, tylko atakujemy, ale łuczników i tak rozstawiłem sobie na murach, bo i tak oni będą tutaj bardziej użyteczni. O, a jeżeli w ogóle? Dobra. Porozstawimy tutaj wszystkie możliwe oddziały. I tych tutaj, no, trochę daleko są, no ale rozstawienie ich w tym miejscu, gdzie ja chcę, oczywiście nie jest możliwe, bo po co? Dobra, proszę, żebyście wyszli stąd. I wróg chyba i tak zamierza się tutaj coś kooperować. Pierwsza linia, ten oddział jeszcze możemy zebrać i ten. I utworzyć taką pierwszą linię. Kawaleria się też się pozbiera. Te oddziały nic stoją, bo i tak do niczego innego się nie przydadzą. No i dobra, czekamy, aż wszystko to powychodzi, to trzeba. Wróg się zmienia formację z takiej typowo oblężniczej na normalną. O kurczę, wróg tu już w ogóle podchodzi. Przydało się, że ta kawaleria z tyłu tam zwiększyła obroty. Bo póki co tylko tej generalska jest, ale generalska powinna wystarczyć, żeby zdjąć strzelców bez problemu. Dobra, i dzień dobry! Cześć strzelcy, co u was? Oj, drudzy, już paniczna ucieczka, no bo z tych zostało 11! A tylko był pełny oddział wcześniej, dawaj, znowu panowie. Powtóreczka z rozgrywki, proszę, czy z rozrywki, nie z rozgrywki. Dobra, dawać piękną powtóreczkę, no. Dzień dobry, co u was? Ci nie byli aż tak głupio rozstawieni, ale i tak zarwali jak porąbani. A, wróg się burzy. Nie wie co robić w takiej sytuacji. Przeładowują, tak? Zdążą przeładować chyba i wystrzelić, mam wrażenie. No minimalnie zdążą. Ale na nic im to. Tyle było wrogich strzelców. A moje siły tak to się już mobilizują. Gdzie są pozostałe oddziały jazdy? O, już na miejscu widzę w większości. Bardzo dobrze. Jeszcze wy jesteście. Dobra, panowie. W takim razie liczę na was. Strzarżujcie ich to w tych rycerzywych zbrojach. Pełna szarża. Zniszczyć ich po prostu.
Uciekać! Run! Run, fools! Run! Gościu zupełnie stracił zmysły. Woohoo! Zresztą jemu się nie dzieje, jako taka armia w niego zaraz miała wjechać. Ale jednak ta reszta oddziału trzymała zimną krew, aż do końca, aż do wjazdu. I w ten sposób zniknęło pół oddziału jedną szarę. Oczywiście też sprostaciłem, bo taka kawaleria jest. Jej się nie da od tak sobie przejechać, bo z oczywistych powodów, ale no jednak tak nie jest niepokonana. Mimo że ma konie, które jednak ciężko będzie przepchać. Jednak siła impetu to podstawa. O, dobra, generale, ty idziesz w tym kierunku. Wy się cofnijcie, skoro zjechaliście, oni was zastąpią. I na koniec ci was zastąpią. Proszę bardzo, wjazd. No i koniec. Tego oddziału już nie ma, 7 ludzi zostało w tym oddziale. Zaraz będzie 6, 5 i tak dalej. 4 już jest. Tak, rozjechaliśmy cały oddział, teraz on w sumie dużo mniej. Z kawalerii na kawalerię nie jest dobra, wbrew pozorom, chyba że ciężka na lekką. Ale też lekka może uciekać, konna kawaleria jest zabawiona ciężką kawalerię, bo może spieszać i atakować jednocześnie. To jest jej spory plus. Dobra, teraz wszyscy tutaj się zbierzcie. Biegusiem. A w tym czasie wy panowie, ta skałka może wam przeszkodzi. Ale jednak i tak, piękna szarża z waszej strony. Teraz się wycofajcie. Nie ma sensu. A zastąpi was wjazd trójliniowy. Proszę bardzo. O, pierwsza linia. O kurczę. O kurczę, niedobrze. Widzę, że też trzeba zająć się wojskiem głównym przeciwnika już. Nie mamy na to czasu, żeby się tylko bawić z tymi pobocznymi oddziałami. Dobra, pierwsza linia także musi już wyruszać powolutku. Moja pierwsza linio. Czas, żeby was zebrać do kupy. Okej. Okay. Jesteście moją pierwszą linią. Tak, tak. Nie ma was zbyt wielu, na co poradzić. Łucznicy i kucznicy już mogą zejść z murów. I z was otworzymy sobie drugą grupę. To nie będziemy rzucić o grupy, co prawda, ale chcemy mieć was pod kontrolą. Wyszarżujecie w ten oddział, to dobrze. Ta-pa-pa-pa. Dzień dobry! Dobra. Wycofać się proszę. Koniec tego oddziału. A ci zostali zatrzymani niestety przez wrogą obronę. Ci też, pewnie włócznicy wyhamowali ich impet. Ojojoj. Tylko tracimy tych jednostek wbrew pozorom. Wycofywać się panowie! Should run forest! Dobra, a tu byli włócznicy, właśnie jak wyhamowali strasznie. Jeszcze piechota imperiat, się nie dzieje, że jesteśmy wyhamowani bez problemu. Przeciwko takiemu wojsku to żadna hańba nawet bym rzekł. Być tak wyhamowanym. Nie, wy do przodu tylko, ja nie biegiem. Dobra. Moja pierwsza linia cały czas bliżej, proszę. Musiałem podejść jak najwyżej, jak się da. Teraz tak, generale, gdzie jesteś? Ty jesteś już tutaj, ożeś pobiegł sobie daleko. W tych się wbijasz, a wy w tych. Wy natomiast, jak dobrze kojarzę, macie wbić się w tych. I wasz oddział w tych? Tak, w tych, w imperialno się wbijacie. Mogłem z mnie clean zrobić, ale z cleanu potem ciężej uciec, wiecie? To taki mały problem. Wow, takie puszki to jednak szarża nawet nic nie zrobi. Takie puszki to już szarżować nie jest prosto. Są puszki po prostu stojące, nie jednostki. Nie, takie puszki nawet szarża nic nie da. Patrzcie, nawet moje wojska uciekają teraz. Zresztą tak ładnie, które się wbiły niby, ale i tak, no, pewnie jakieś puszki się wydziały. Puszki to jednak potęga. Tak, puszki, dość specyficzne nazwa, wiem, no ale no jednak, no, jak chodzące puszki po prostu istne. Ale walne, i chyba właśnie w coś, nie wiem, co w sumie tam z tym było. Coś chyba nie mają dzisiaj cela wrogowie. I teraz tak, te oddziały kawalerii, które pozostawały, to tak, ten oddział i ten. W tamtym kierunku są proszone. Ten oddział i ten. Gdzie wy jesteście? Wy jesteście tutaj, tak? To ty, panie generale, też tutaj w tym kierunku. A ten oddział, co jest tutaj, jedyny, który jest po tej stronie.
Psyf też po tej stronie bardziej, jesteście gdzie po tamtej. Dobra. Wy jesteście proszeni o przejazd tutaj. A w tym czasie my już ruszamy pierwszą linią powolutku. Tylko trzeba dobrze związać ich walką. Wyjdziecie na tych. Nie na tych. Wyjdziecie na tych. Wy też na tych. Wy na tych. Wyjdźcie na tych natomiast. Wy też na tych, panowie, tylko o ten sposób. Nie jakimiś tam oszczepami, tylko od razu pięknymi mieczykami. Wy też, wy też. Ty przyspiesz kroku. Ty wieć im w tył. Ty wieć im w bok. Ty wieć im w tył. I ty wieć im w tył. No, w takim ataku to nie ma prosto, niestety, zwłaszcza jak wygląda przeważające siły nad nami. Te oddziały mogą się już wycofać, to jest bardzo o to proszone, że się wycofały w tamtym kierunku. Te oddziały dopiero się wbijają, ale zaraz się cofniemy. Zresztą nie ma dużego sensu, bo one walczą z obsługą balist, a to i tak nie ma też sensu, żeby zawiązywać się walką z czymś takim, podczas gdy wróg ma dużo potężniejsze siły. Dobra, to jest to wstydny oddział, w ogóle se stoi nic nie robiąc. Okej. To jest wasz cel teraz. Wasz cel. Wasz jest tutaj. A wasz jest tutaj. Dawać, panowie. Dawać, dawać. Szarżować do ostatniego żołnierza. Do ostatniego tchu. Oj, katapult. Dzień dobry. O, wy tu szarżujcie. Okej. Wy się już pisaliście. Bardzo dziękuję. Możecie odejść. Wy też możecie odejść. I wy też. Wasza liczebność rozpływa się w powietrzu. Okej. I wróg też sobie generała już do walki rzucił, jak widzę. Chociaż póki co teraz my wygramy na pierwszej linii, to jednak wróg ma swojego generała teraz na polu walki. Okej, tu proszę, żebyście ostrzej wali. No, z tych sił więcej zostanie po tej wadze, wbrew pozorom. Only half the enemy force remains. No, no, a jednak musiałem walczyć poza murami, bo na murach bym nie miał żadnych szans. Nie przeciwko takiej ilości artylerii. Dobrze, generale. Tutaj proszę. Wy nie walczcie, wy nie gońcie jakiegoś oddziału śmiesznego, tylko walczcie tutaj. Chociaż to wcale nie jest śmieszny oddział, bo to piechota imperialna. Wy też się tu przebijcie, panowie. W tych, proszę bardzo. Ktoś tu jeszcze jest? No, 6 ludzi jeszcze mamy. Świetnie, 6 ludzi. Wsparcie jest zapewne zacne. 6 ludzi, spoko. Mniejsza. Tu wszędzie się już przebijają nasi. Gdzie nie spojrzysz, nasi już tu wygrywają. Oj, oj. Zostali zatrzymani. I generał osu zalewa. Gdzie jest generał? Gdzie jest generał? General, wycofaj się, trybunał! Użyj rogu i wycofuj się już. Nie widziałem cię tu normalnie. O, wy i wy celować w to tej skupisko gierków i tego podobnego badziewia. Oj, wróg też zaczął swoją kawalerię atakować. Ciut możliwe, że za późno, ale jednak cały czas to będzie boleć. O, i tych oddziałów już reszki zostały. Nie wiem, działają, ale... No. Trzeba są wyczerpane i tak coś działają. Chciałem powiedzieć, że liczy na nich, ale no nie. Oni są wyczerpani. Tego się mniej więcej spodziewałem, panie drogi komputerze. 76-50. Spodziewałem się tego, nie będę oszukiwał, że będziemy dostawać ostry wpiernicz w tej bitwie. No ale kto by się tego nie spodziewał, patrząc jakie jednostki miał wróg. Wbrew pozorom to nie jest taka sobie walka na otwartym pole, jak byśmy chcieli. O, i rycerze w zbrojach, tak? Czy jest drugi generał? To jest zapewne drugi generał, tak? No dobra. Oj, cały impet szarży przedsiewali przed oddziały, które tutaj walczą moje. Ale cóż, ktoś musi trzymać pierwszą linię, że tak powiem. A tu się rozbiegli, w takim razie to możecie do swoich. Ty generale w sumie też, jak myślisz, że to trzeba rzecz wykonać. Zdążysz to dobrze, jak zdążysz, to jest okejka. Cofnij się teraz. Masz jeszcze w sumie dobrą wytrzymałość całkiem.
Weźcie tutaj od boku, wiecie, w tą kawalerię. Oj, strasznie krwawa bitwa, strasznie pyrrusowa. Większość jazdy poszło. Większość wojska poszła. Zadmij swój róg. Niech wróg się boi twojego rogu. Dobra, te główne siły na ten oddział. Wszystko, co mamy w ten oddział, ma wwalać się. My tu już dobicie resztki. Ale wszystko ujęcamy w ten oddział. Koniec. 500 ludzi ponad. Niedobrze. Wiedz o tym, że nawet 5 ziemi nie było pokrytej strzałami Saracenów. I beg of you, don't do this! Jakie don't do this? Korąbało cię? Jakie don't do this? Mam mowy, żebym tego nie zrobił. Musimy to wojsko poprzeszkadzać teraz w całości. Straszne to jest, chcieliśmy praktycznie całą armię. Oj, praktycznie cała armia poszła do piachu. Potrzebujemy jak najszybciej uzupełnić te jednostki. Jak najszybciej. Nowe zakrytać po uzupełnieniu. Nie mamy jak też, bo to nie ma dostępu. Oj, trzeba będzie z Ołomieńca na Wiedeń wyruszyć. To jest nasz cel w tym momencie. Tylko tak. Musiałbym zostawić tutaj w takim razie oddział pojedynczy. I stąd następnie tuszę wyszli na Ołomieniec. Znaczy na Ołomieniec, na wrogą ziemię, tak? W Kosicach nie będę nic ruszał. W Krakowie też nie. W Płocku też nie, w Poznaniu też nie, w Gdańsku też nie, we Wrocławiu... W sumie wojska sobie... Znaczy to nie przeszkadza, że muszę wojska z Wrocławia, to tutaj jest. Szczecinianie, czy moglibyście tego pozbyć? Czy generale masz możliwość ataku tak jak ja chcę? Masz. Skoro wróg się odsunął od razu, to masz. Tak, God's will we have triumph. Bóg chciał, żeśmy zwyciężyli, to racja, to racja. Nie, tu nie może tak być. Też nie może tak być. Tu może być lepiej. Taki piękny, kusisowy dochód. Płock. Nie, w Płocku nic nie przerabiałem póki co. No tutaj też nie, bo ludzie nie są zdecydowani z naszej obecności w ogóle. Księżurek nam potrzebny, księżurek. Skądkowiem, żeby księdzów. Księdzów potrzebuję. Nie szpiegów, nie kupców. Ja potrzebuję dość specyficznych jednostek, jakimi są księdzowie. Okej. Tutaj sobie jeszcze jakiś oddział. Tu się wszędzie coś robi, bo miejsce jeszcze księdza zrobimy sobie. O. Jak się oddział do obrony, najmniej Słowian. No i dobra. Powiększenie, wroga armia rozbita. Co ci się tutaj zwiększyło? Jakieś punkty. Dowodzenie piechotą, pięknie. Bardzo dobrze, człowieczku, bardzo dobrze. Czym więcej morali naszych jednostek, tym lepiej. Mogę jeszcze z Bizancją pogadać już w tej turze, czy jeszcze nie? Mogę, dobra. Trzeba mieć ze mną przymierza niby. Macie przymierze z Nowogrodem, a ze mną nie chcecie, bo wszystko przez Niemców, no. Tak, bo jest wadą przez Niemców, bo taka jest prawda, że to bardzo możliwe, że jest to przez nich. Przez to, że właśnie mam wojnę z nimi. My lord. Dobra. Przekażę wiedzę o Minecraft jakieś pieniądze, no to sprawiam się od nich, czy powinien zabrać pieniążku troszeczkę. No, but maybe we should reconsider this again. Spoko! Dali mi 1000 kasy, bo mnie lubią! Spoko! Ja próbuję mapę wcisnąć, a oni mi dają kasę za darmo. Nie chcą mi dać 500 za mapę, a dają mi 1000 za darmo! No, z Francuzami to się można łatwo dogadać. Nie ma co. Może się boją, że już wojnę chce im powiedzieć. Białą fagę już wjeżdżają. Damy pieniądze, ale odejdź. Dyplomatom odejdź. Dyplomata nas zabije. Nie, dyplomata morderca. O nie, przybyła armia cesarstwa. Bo chcę się mojego pobocznego oddziału pozbyć. Nie, chyba jednak nie. Jednak tylko i wyłącznie to jest oblężenie Wrocławia. Albo aż, chociaż patrz na to, ile już tych oblężeń było tych miast, to chyba tylko i wyłącznie tylko. Oby teraz w ciągu najbliższych dwóch turnic do Regensburga nie przybyło mocnego, bo ten Regensburg stanie zmieszany z powierzchni ziemi inaczej. Bruk ma za dużo sił w okolicy. Pragę chcą zająć, widzę. Wysłali chyba szpiega do Pragi, bo widzę, że w Pradze są złe te
złe minki bardzo, bo niebieska minka już była. No Węgry to się cofnęły do Budy, nie wiem dlaczego, jednym oddziałem, czyli no armią. Sułtan tu w ogóle jest. Sułtan chyba jest teraz właśnie wasalem Bizancjum. Stąd też Bizancjum jest bliskie zwycięstwa, ponieważ ma strasznie dużo prowincji. Chociaż tak samo jak Hanat Połówstwa jako z Bizancjum, tak jako wasali ma chyba i Węgry, i tych, i Gruzinów. Hanat Połówstwów może nie jest potężny, jest taki najpotężniejszy z potężnych, Bizancjum są mocniejsze, ale jednak no swoje mają. Mają długie rozległe ziemie. Czyli minusem takim, że ciężko im zająć kolejne, ciężko im zająć wojsko w jednym miejscu. Ale jednak to nie jest też taki super minus, przez co mają rozległe ziemie, to mają też taki plus, że oczywiście w zamian za to ciężko jest ich zająć, tak w zupełności, no bo zajmiecie im dwie czy prowincje, ale już przy czwartej wam takie armie porobią, że się nie przebijecie. Jake Mongol Ulus. A też tym jest to, że przy rozległych ziemiach możecie być zatkowani z wielu stron, ale oni jednak aż tak źle nie mają, dlatego że mają morze pod sobą, to znaczy morze, no. Zobaczą, że czarne, czy jakoś tak, czy zatokę, jakby tak się nazywa to, ta część świata. Kandydat do adopcji, biorę go, bo widzę, że dobrze walczy, potrzebuję nowych. Hierophower Lord, dam możnych. Raport, dyplomatyczne wieści, raport. Wojna! Nowogród Połówcy! Koniec sojuszu! Nowogród Wadzimierzo-Kijowskie. Wadzimierzo-Kijowskie stało się wasalem tych, Nowogrodu, jej, zmienili się tutaj wasala. Rozejm, Nowogród, niestarstwo niemieckie, tak nie byliście potrzebni w tej wojnie, więc mam to w nosie. Zmarł arystokrata, książę Ratibor, o kurczę. My liege. Radim, kto to był? Nie znam człowieka, serio, nie mam pojęcia, kto zmarł. Nie kojarzę gościa w zupełności. Nie kojarzę tego, kto był jakimś takim dowódcą numer 3. A nie, bo to było z Pragi, tak? A to wiem, kto to był, to już wiem, kto to był, dobra. Dobra. Myśmy się wyświetlał granicę z jakiegoś innego miasta. Z którego dokładnie? Z Poznania? W którym mieście mam teraz dwóch dowódców, bo się pogubiłem? Bo potrzebuję jednego dowódcy gdzieś podesłać. Gdzieś tu miałem którymś dwóch dowódców. No tu jest jeden dowódca. Gdzieś tu było dwóch dowódców, teraz nie mogę ich znaleźć, no. Może tu były Kosice. Wojsko, tak, w kościach jest zaraz dwóch dowódców. Właśnie, ty Gostek, od teraz staniesz się dowódcą Pragi. We shall continue tomorrow, my liege. A ty wyruszysz zająć Wiedeń. No Wiedeń! Wiedeń nie może mi wiecznie uciekać. Tak, uciekać. Tak, to była Azja do pewnej postaci, a raczej nie do jej tekstu. A propos tego nieuciekania. Jakieś wojsko tu jest, ale się nie boję. Jak zajmiemy Wiedeń, to nasza ekspansja tylko i wyłącznie lepiej i lepiej. Wkrótce carstwo niemieckie poczuje, jak ja się czułem przez większość gry. Tak, poczuję co strach. Poczuję, że strach nie zawsze jednak jest iluzją. Co tu możemy zrobić? O, pieści, joanici, jakie koszty trzymania. Zmiennie taki wielki, Zacne wojsko, milordzie, zacne wojsko. Czym ty w ogóle sobie oblegasz, panie? I will not waste words with the enemy. No niezbyt słabym wojskiem bym rzekł. Nie będzie fajnie z tym walczyć na pewno. Kosice. Niech sobie stoi tej granicy w Kosicach. Zobacz, jakieś oddziały porekrutować. I gdzieś tu widziałem, a w Pradze jest okejka. Czyli źle było tego, że zmarł dowódca. Okej. W takim razie, my tu musimy wojska robić, bo bez tego się nie wybronimy. Polscy możni, nie za bardzo ich chcę, ale dobra, jak już są, to niech będą. Trzy oddziały, czyli jeszcze jeden mogę dowalić, milicję na przykład. Okej. No ta armia nie będzie zbyt elitarna, no ale czego się spodziewać po armii robionej w mieście, to w całkiem nowym mieście. Czyli jeszcze oddziały nie pouzupełniały nawet. Jazda mazowiecka tu jeszcze, no i będzie w porządeczku. Czy mogę znowu pogadać sobie z Francją? Bo jakoś tak się fajnie mi z nimi gada. Oj, z Danią nie jest dobrze, jeśli chodzi o relacje. Jest 4 na 10, to nie jest dobry wynik. Będę chciał się przejść do Danii tym tutaj moim posełkiem. Ma część tych zwojów całej, więc będzie fajnie. Dzień dobry. Chcę 5 stów za mapę. O, no dobra, za 2 stówy ją sprzedam, proszę bardzo. No,
Nie? Już nie dacie pieniędzy darmo? No dobra, nie, to nie. Już mi dwa razy dali prawie po 1000, to nie będzie, jeśli idę sobie. Nie będę żydził na ich ziemiach. Dali mi pieniędzy za darmo, to nie będę dalej żydził. Przekazanie wiedzy... za płatność... 500 bizantów. Jestem pewien, że was stać. No jak to nie? No to za 200 macie, o. Pewnie też się nie zgodzicie, zgaduję, nie? No nie. Niezainteresowany. No, co my tu jeszcze możemy zrobić? Tu raczej nic. No w sumie nic nie możemy za dużo zrobić. To jest oprężenie. No trochę pozostało nam przewinąć turę, ale to już w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie, na razie i cześć, ludziska.